żywności, wypoczynku, różnego rodzaju usług, które miasto musi swoim mieszkańcom zapewniać, są wyprzedawane, to znaczy, że nie ma żadnego pomysłu, jak to miasto ma się rozwijać w latach następnych, jaka ma być wizja 100-tysięcznego miasta w kolejnych latach, w kolejnych dziesięcioleciach. Ale ja powiem bardzo, bardzo przykrą i smutną konstatację. To nie dotyczy tylko Grudziądza. To dotyczy właściwie całej Polski. Żadnego to nie jest żadne pocieszenie. To nie jest pocieszenie, ale Państwo musicie zrozumieć, że to, o czym Pan Wiśniewski powiedział, to nie jest tylko problem Grudziądza, nieudolności Platformy tu w Grudziądzu. Nie ma żadnego pomysłu, czym się Polska ma wyróżniać spośród innych krajów na arenie międzynarodowej, w jaki sposób wykorzystać nasz ogromny, niesamowity potencjał tkwiący i w państwie, i w terenie, i w ludziach. To jest wyprzedawanie resztek, które zostały. Tu było wspomniane o przemyśle stoczniowym. W innych krajach przemysł stoczniowy przetrwał kryzys. Ma się znakomicie, znakomicie. Stocznie niemieckie nie mogą opędzić się od zamówień z całego świata. A nasze stocznie zostały zlikwidowane, rosną drzewa w dokach, gdzie produkowano najnowocześniejsze statki na świecie. Stocznia Gdańska była piątą pod względem wielkości stocznią na świecie. To nie była marginalna, regionalna, nie licząca się stocznia. Piąta pod względem wielkości stocznia na świecie. Produkowała wszystkie najbardziej nowoczesne, skomplikowane statki, gazowce, chemikaliowce. Wszystko byliśmy w stanie wyprodukować. Stocznia, która od wojny, od 1947 roku po odbudowaniu ze zniszczeń II wojny światowej wyprodukowała ponad 1000 statków. Nie ma po tej stoczni nic. Nie zostało, nie ma śladu. To dotyczy wielu, wielu zakładów, które były naszą siłą. Teraz zaczyna się wyprzedawać to, co jeszcze zostało. Ziemia rolnicza. Na Warmii i Mazurach zostało sprzedane głównie Niemcom, bo ich to sentyment na te tereny ściąga. Panie pośle, rozbiory bez wojny. Zostało sprzedane ponad 100 tysięcy hektarów. To jest informacja z ubiegłego tygodnia przekazana na Komisji Rolnictwa w Sejmie. W województwie zachodniopomorskim tych hektarów jest jeszcze więcej. Teraz wygląda na to, że wyrok się zbliża dla Lasów Państwowych. Przedsiębiorstwa, którego zazdroszczą nam w całej Europie. Dobrych, poprawnie, precyzyjnie prowadzonych lasów. Oczywiście nie ma żadnej instytucji, której nie można by poprawić i to zapewne i w lasach można pewne rzeczy w zarządzaniu poprawiać, ale nie udało się w 2011 roku zniszczyć lasów, sprzedać, zastawić pod następne kredyty międzynarodowe, ponieważ społeczeństwo się zbuntowało. Protesty, manifestacje, ogromna rola również środowisk związanych z Radiem Maryja, protesty. Wtedy władza nie odważyła się dokonać zamachu na lasy. To teraz robi to stopniowo. Lasy zostały zmuszone do oddania wszystkich pieniędzy, jakie wypracowały, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami, nie rabunkową gospodarkę. Rżnąć wszystko, co rośnie. Tylko racjonalną gospodarkę, która również odbudowuje lesistość w Polsce. Troska o lasy powinna być naszym wspólnym zadaniem. To lasy muszą odprowadzić pieniądze, żeby ratować dziurę budżetową ministra finansów, no już nie Rostowskiego, bo ten uciekł na z góry upatrzone pozycje i już nie ponosi odpowiedzialności. To teraz lasy mają być w sensie ekonomicznym rzucone na kolana i wtedy powie się, no ale nie potrafią gospodarować. Trzeba je sprzedać, bo przynoszą, nie przynoszą dochodu albo przynoszą straty, bo im się zabrało wszystkie pieniądze.